I znów jesteśmy przy wspaniałej kolegiacie, ale cóż zrobić, skoro jest to najpiękniejsze, chyba najwspanialsze miejsce, a tym bardziej w roku jubileuszowym Kartuz. Dobrze wiemy, ze mną dzisiaj pan Mariusz oraz pani Ewa, rodzice Kuby Kasprzak, który wspólnie z Bartkiem Reiter oraz Kamilem Cywiatowskim udali się do Pragi, żeby przyjechać blisko 800 km tą trasą, którą zakonnicy niegdyś pod koniec XIII wieku zawędrowali do Kartuz i dzięki temu jest taki piękny tutaj, piękna kolegiata. Mariusz, Ewa, wasz syn jest bardzo skromny, on nawet szczerze, zarówno on jak i inne dwóch kolegów, którzy wyjechali tam, chcieli to zrobić, nie mówili tego nikomu, że tak powiem. No, mi bardziej zależało, żeby to nagłośnić, żeby pokazać, że to taki wspaniały cel, tym bardziej, że akurat w tym roku jest to stulecie nadania praw miejskich. Jedyne, co udało mi się ustalić, jak rozmawiałem z Kubą, że chciał to przyjechać, ale a to stulecie to jego bardziej zmotywowało. Mariusz, czy ty wiedziałeś coś, że Kuba wyjeżdża na taki odcinek, żeby uczyć właśnie stulecie nadania praw miejskich właśnie tym szlakiem tych zakonników czterech? Ja mogę potwierdzić, że dowiedziałem się z Facebooka, że Kuba jedzie autobusem do Pragi, żeby ten odcinek pokonać. Kiedy w rozmowie telefonicznej zapytałem się go: Kuba, dlaczego ty mi tego nie powiedziałeś? On mówi, że on to powiedział, ale no w taki sposób to powiedział, okej, że ja tego nie usłyszałem, tak? Kuba zawsze był skromny i w tych swoich planach bardzo, bardzo tajemniczy. No właśnie, Ewa, jak ty spostrzegasz tą pasję syna, bo to już nie jest sport, to już nie jest tylko zamiłowanie do jeżdżenia na rowerze, tak jak ja gdzieś tam przyjadę, czy Mariusz, ty, bo też również brałeś udział w evencie tych 100 km na stulecie Kartuz, ale to już jest pasja prawdziwa, bo przecież on, nie wiem, mam wrażenie, że on śpi z tym rowerem. On od dzieciństwa marzył o tym, żeby, znaczy inaczej, ciągnęło go do sportu i zawsze chciał te swoje pasje jakoś realizować. Najpierw to była piłka, niestety z piłką nie wyszło. Może ze względu na to, że mieszkamy w Pomieczyńskiej Hucie i daleko było do realizacji treningów w Kartuzji. No a w tej chwili nadarzyła się taka okazja i poczuł ten pęd do roweru i realizuje się na naprawdę bardzo, bardzo wysoko w tej chwili, uważam, że stoi i może osiągnąć niesamowite cele, a przy tym też angażuje innych i to jest świetne. No, nie da się ukryć, że to wspaniałe. No też wiemy, Mariusz, ty mi wspomniałeś, że Kuba też w jednych z zawodów, że tak powiem, przyjechał 500 km nieprzerwanie, zmieścił się w dobie tych jadąc te kilometry, te 500 km i uzyskał 11 czas podczas tych zawodów. Ja gratuluję wam, że was syn po prostu podjął się takiego zadania. Jest skromny. Ma to po ojcu. To również potwierdziła też przed chwileczką, praktycznie rozmawiałem z jego żoną Sarą, która no, z uwagi na inne rzeczy na weekend musiała, nie może tu być z nami, ale podkreśla, że Kuba jest skromny, kocha sport, bardzo ciężko pracuje, a te dwa kółka i to pedałowanie ciągle gdzieś tam pod górę daje mu takiego stresowania się i tak dalej. Także ja gratuluję rodzicom Kuba, ale też gratuluję rodzinie Bartka Reiter, który również jedzie tutaj w naszym kierunku, ale także również rodzinie Kamila Trzebiatowskiego, a także żonie, no, która nie mogła tutaj być, bo też bierze udział w Tour de Pologne dla amatorów zawodach dzisiaj. Jutro, prawdopodobnie około godziny 16, Kuba razem z dwoma kolegami będą tutaj przy kolegiacie, przyjadą. Myślę, że Mariusz, Ewa, wy również przywitacie jego, ale także ich dwóch kolegów, którzy tyle kilometrów przyjechali. Tak więc ja zapraszam do takiej krótkich kilku fotografii, które Kuba mi dzisiaj przysłał z trasy oraz również do naszej rozmowy. Także dziękuję i do zobaczenia jutro tutaj przy kolegiacie. Będziemy oczekiwać na właśnie trzech wspaniałych zakonników na rowerach. Witam. Co sądzisz o tym, że Kuba, Bartek i Kamil właśnie wyruszyli z Pragi, 700 km do Kartuz na rowerach, żeby uczcić to stulecie nadania praw miejskich właśnie tą trasą kartuskich zakonników, blisko 800 km. Jutro będą tutaj. Co sądzisz o takim pomyśle, właśnie w taki sposób uczczenie tego stulecia nadania praw miejskich, ale też ich hobby, a także no tej trasy właśnie zakonników? Świetna sprawa, uważam, że to rewelacyjny czas, moment, żeby uczcić stulecie Kartuz. No a poza tym fantastyczny szlak historyczny, no i rozrywka, a także rekreacja. Na początku chciałabym życzyć chłopakom bezpiecznej drogi, wspaniałych krajobrazów i szybkiego powrotu do domu, ponieważ bardzo tęsknimy.
ale też powiedzieć, że jest to wspaniała inicjatywa dla miasta Kartuzy, że przez swoją pasję chłopacy mogą zarażać innych. No i wielki wyczyn, bo nie każdy z nas jest w stanie przejechać prawie 800 km w 3 dni. To bardzo fajna akcja i fajny wypad. Na pewno trzeba mieć dużą odwagę, żeby pokonać tyle kilometrów na rowerze. I jestem bardzo dumna z chłopaków, a najbardziej z mojego kuzyna Kubę. Pozdrawiam. Sam jeżdżę na rowerze i dla mnie jest to niesamowite, że jestem w stanie przejechać tyle kilometrów na rowerze. Sam nie dałbym rady i naprawdę jest to dla mnie coś niesamowitego. Bardzo fajna inicjatywa. Warto, żeby przyjechali się wokół Kartuz tutaj, bo są naprawdę piękne Kaszuby i warto do nich wracać. Jest to wielkie przedsięwzięcie i mam wielki szacunek za poświęcenie dla brata Kuby i dla pozostałych dwóch jeźdźców ku uczczeniu właśnie stulecia Kartuz, tak? Panowie na pewno pokazują, że tutaj nie ma granic i wszystko jest po prostu możliwe. To super inicjatywa, sam jeżdżę dosyć sporo na rowerze i uważam, że ten sport powinien być bardziej promowany, bo jest to super sprawa, tak? Sam jeżdżę na rowerze i to jest bardzo dobry pomysł i fajna promocja tego sportu.